Ale myślę sobie jeszcze o tym, jak to się ma do tej formułki pod tytułem, że zewnętrzne okoliczności nie mają znaczenia, że znaczenie ma tylko to właśnie twój stan wewnętrzny, twój stan ducha. Bo tak naprawdę okoliczności nie są w stanie nas jakby zablokować, nie są w stanie nam odebrać naszej ekscytacji, nie mają na nas wpływu, dopóki my sami mu jakby na to nie pozwolimy, że nasz stan, czyli nasze wybory, to w co wierzymy, nie zależy od okoliczności, my od wewnątrz, my mamy wewnątrz ten klucz i wewnątrz to pokrętło i tą klawiaturę mamy od wewnątrz, dzięki której możemy wpisać nowy program. Bo to my decydujemy, w co wierzymy. I kiedy my zaczynamy od wewnątrz zmieniać swój sposób patrzenia i na przykład dociera do nas, hej, ja nie muszę tego robić, ja nie muszę żyć w taki sposób. Dajemy sobie na przykład prawo do tego, żeby zacząć realizować, po prostu być sobą, wyrażać siebie w pełni, prawdziwego i za swoim excitement. To nieważne, w jakiej jesteśmy obecnie sytuacji, kiedy naprawdę dajemy sobie do tego prawo, uwalniamy się do wszelkich ograniczeń wewnątrz siebie, to te zewnętrzne okoliczności, my już zaczynamy się od razu wtedy inaczej czuć, bo według naszej wiary się czujemy tak naprawdę. Te zewnętrzne okoliczności, po prostu takie jest prawo, muszą ulec zmianie. I tak jak jest powiedziane, że albo my wtedy zmienimy miejsce, powiedzmy wtedy się przeprowadzamy w inne miejsce, albo zmieniamy przyjaciół, albo ludzie, z którymi jesteśmy, po prostu zmieniają się. Bo jest takie prawo we wszechświecie, że to co wewnątrz, to i na zewnątrz. I to co u góry, to i na dole. Czyli to co w naszych myślach, to co w naszych wierzeniach, takie będą owoce na ziemi.